Lista. Czeklista po tym rozdziale. Nowa treść gwarancji, czyli oświadczenie gwarancyjnego. Nowa kalkulacja ceny w związku z tym właśnie. Zmiana materiałów ofertowych, czyli jeżeli sprzedajesz towary, jesteś nawet przedstawicielem handlowym, czy twoja firma daje gwarancję, no to tutaj zdecydowanie trzeba tę cenę od początku skalkulować, no bo mamy trochę bardziej wyśrubowane te obowiązki gwarancyjne. Zmiana opisów w sklepach w kwestii gwarancji, jak również w regulaminach, zmiana formularzy gwarancyjnych, zmiana opisów gwarancyjnych, jak wspomniałam, w regulaminie, modyfikacja tych procedur rozpatrywania reklamacji z gwarancji, no i przeszkolenie w tym temacie pracowników. Nie da się tego uniknąć.